Mamy tutaj autoportret Rembrandta, namalowany przez niego w roku 1640. Interesujące jest to, że tak jak inni wielcy artyści, jak na przykład Leonardo da Vinci albo Salvador Dali i wielu, wielu innych, Rembrandt również dbał o coś, co nazywamy złotym podziałem. Zrobiłem kilka filmów o złotym podziale, możecie je znaleźć na Khan Academy. Złoty podział to fascynujące zjawisko. Najczęściej oznaczamy złoty podział przy pomocy greckiej litery Fi. Jeżeli liczbę φ rozpiszemy, to okaże się, że jest to liczba niewymierna. Możemy zapisać jej przybliżone rozszerzenie dziesiętne do jakiegoś miejsca po przecinku. Na przykład φ równa się 1,61803 i tak dalej, i tak dalej. Ciągnie się to w nieskończoność. I liczba φ, czyli złoty podział albo złoty stosunek, ma pewne bardzo ciekawe własności matematyczne. Jeżeli zaczniemy od jedynki i dodamy do tego 1 przez φ to to nam daje w wyniku również fi to bardzo ciekawe równanie. Gdybyśmy teraz pomnożyli obydwie strony tego równania razy fi, to mamy fi dodać 1 równa się fi do kwadratu. Fi to taka liczba, że jeżeli dodamy do niej 1, to otrzymamy jej kwadrat. To są bardzo ciekawe równania. Fi można zapisać również jako ułamek łańcuchowy. Fi równa się 1 dodać 1 przez 1 dodać. 1 przez 1 dodać jeden przez i tak w nieskończoność. Takie dodawanie ułamków również da nam w wyniku fi. Mam nadzieję, że widzicie już, jaka to spoko liczba. Liczba fi jest odjazdowa nie tylko w sensie matematycznym, ale też pod wieloma innymi względami. Zaprzyjaźnili się z nią również artyści, bo wierzyli, że fi pomaga znaleźć piękno natury człowieka. Widać na przykład, że Rembrandt dbał o częste pojawianie się liczby fi w tym obrazie. Skąd to wiadomo? Zaraz to wspólnie sprawdzimy przez wykonanie pewnych obliczeń. Możemy na przykład narysować taki trójkąt. Oczywiście ten trójkąt nie występuje w oryginale na obrazie Rembrandta. Dorysowałem go i nałożyłem na oryginał. Jeżeli narysujemy podstawę trójkąta w miejscu, w którym Rembrandt położył prawą rękę, a dwa pozostałe boki trójkąta ułożymy tak, żeby wskazywały linię ramion i barków, i żeby wierzchołek leżał na tym łuku, to powstanie taki właśnie trójkąt ABD. Jeżeli teraz na linii oczu. Można sobie wyobrazić, że oczy są naturalnym elementem, na który od razu spoglądamy, kiedy patrzymy na jakiś portret albo na zdjęcie twarzy. Jeżeli na linii oczu narysujemy odcinek równoległy do podstawy, nazwaliśmy go PR, to powstaną dwa trójkąty, których odpowiednie wymiary pozostają do siebie w złotej proporcji. Tyle wiemy o tym obrazie i jest to fascynujące połączenie sztuki i matematyki. Stosunek długości odcinka CD. Do długości odcinka BC wynosi fi do 1. Jeżeli narysujemy wysokość z A i jej spodek, czyli punkt przecięcia z podstawą nazwiemy C, to stosunek tej długości do tej długości wynosi fi. Wyraźnie widać celowe działanie matematyczne Rembrandta. Co więcej, jeżeli założymy, że odcinek PR jest równoległy do odcinka BD, a tak właśnie PR narysowaliśmy, czyli ten odcinek jest równoległy do tego, to pojawia się zależność, która upewnia nas, że Rembrandt obliczał szczegóły tego obrazu. Stosunek długości odcinka AC do długości odcinka AQ, AC to wysokość większego trójkąta, AQ to wysokość mniejszego trójkąta, tego na górze, wynosi φ 1 do 1. Albo po prostu FI plus 1. To nie może być przypadek. Rembrandt na pewno to przemyślał. Wykorzystajmy te informacje i poszperajmy trochę w tych trójkątach. Zobaczmy na przykład, czy da się wyrazić w jakiś sprytny sposób stosunek pola trójkąta ABD. Tego większego trójkąta do pola trójkąta APR, czyli tego mniejszego na górze. Oczywiście chodzi o wyrażenie tego stosunku przy pomocy liczby fi, żeby tu było jakieś wyrażenie zawierające fi albo jakąś kombinację fi i pewnych stałych. Zachęcam Was do zatrzymania teraz tego filmu i wykonania takich obliczeń samodzielnie. Ok, zróbmy to po kawałku. Zacznijmy od wzoru na pole trójkąta. Pole dowolnego trójkąta równe jest 1 druga razy podstawa razy wysokość, czyli pole trójkąta ABD możemy zapisać jako 1 druga razy podstawa, czyli BD razy wysokość, czyli długość odcinka AC. Jakie jest pole trójkąta APR? 1 druga razy długość podstawy, czyli długość odcinka PR razy wysokość, czyli AQ. Czy możemy teraz to wyrażenie w jakiś sposób uprościć? Na pewno możemy podzielić jedną drugą przez jedną drugą. Otrzymamy 1, czyli te dwie liczby się skrócą. Co jeszcze możemy zrobić? Znamy stosunek długości AC do AQ. Wynosi on φ plus 1 do 1, czyli φ plus 1. W takim razie przepiszmy to wyrażenie. Długość odcinka BD do długości odcinka PR razy AC do AQ, czyli φ plus 1 do 1. Ile wynosi stosunek długości BD do PR? BD do PR, czyli stosunek długości podstawy większego trójkąta do długości podstawy mniejszego trójkąta. Zastanówmy się. Nie wiem, czy rzuciło Wam się to w oczy, ale te dwa trójkąty, mniejszy i większy, są trójkątami podobnymi. Obydwa mają wspólny kąt wewnętrzny A, i ponieważ PR jest równoległe do BD, to wiemy, że ten kąt i ten kąt są kątami odpowiadającymi. Tak samo ten kąt jest odpowiadający dla tego kąta. No i mamy wszystkie trzy kąty wewnętrzne w obydwu trójkątach parami przystające. A jest przystający sam do siebie to kąt wewnętrzny obydwu trójkątów ten kąt jest przystający do tego i ten kąt jest przystający do tego. Jeżeli mamy trzy kąty wewnętrzne parami przystające, to są to trójkąty podobne, a w trójkątach podobnych stosunki długości odpowiadających sobie boków są takie same. Jeden z takich właśnie stosunków długości odpowiadających sobie boków mamy dany. Wiemy, jaki jest stosunek wysokości większego trójkąta do wysokości mniejszego trójkąta. AC do AQ wynosi φ1 do 1. Jeżeli jest to prawda dla jednej pary odpowiadających sobie boków trójkątów podobnych, to jest to również prawda dla każdej pary odpowiadających sobie boków tych trójkątów, czyli długość podstawy BD. Większego trójkąta do długości PR podstawy mniejszego trójkąta również wyniesie phi plus 1 do 1. Czyli tę część wyrażenia również można zapisać jako phi plus 1 do 1. Uprośćmy to jeszcze. Dzielenie przez 1 nie zmienia wartości. Możemy więc zapisać, że to się równa phi plus 1 do kwadratu. No i mamy wynik. Chociaż jak się dobrze przyjrzeć, to możemy jeszcze podstawić za phi plus 1. Phi kwadrat, otrzymamy fi kwadrat do kwadratu, czyli fi do czwartej i możemy tak analizować liczbę fi w obrazie Rembrandta w nieskończoność.